Witam. Tematem dzisiejszego filmu będzie światło w akwarium. A żeby być bardziej szczegółowym, oświetlenie świetlówkami i ich dobór w akwarium roślinnym. Na początek powiem, że nie wiem, czym zobrazować tą pogadankę, bo po kilku minutach patrzenia w migające na ekranie świetlówki, co niektórzy mogą się poczuć niekomfortowo, a podatnych na apopleksję mogę mieć na sumieniu. To jest pierwszy problem, jaki napotkałem, myśląc o tym filmie. Ale coś wykombinowałem, bo film właśnie oglądacie. Drugi problem to w jaki sposób przekazać tą wiedzę, żeby była zrozumiała dla 100% laików, a i nie spowodować lawiny komentarzy fachowców. Jak powiem, że macie używać tylko tych, a nie innych świetlówek, to powiecie, że reklamuję jakąś firmę, więc postaram się to zrobić łopatologicznie. Zaczynamy. Do wzrostu roślin, jak mam nadzieję wszyscy wiedzą, między innymi potrzebne jest światło. W naturze światło pochodzi od słońca, dzięki któremu to światło rośliny prowadzą fotosyntezę. A więc mamy światło słoneczne, najlepsze dla roślin w naturze i najgorsze dla roślin akwarystycznych. Najlepsze, bo słońce daje światło o tak zwanym pełnym spektrum. Uwaga, teraz może być trudne. To pełne spektrum to ultrafiolet, promieniowanie widzialne i podczerwień. W skrócie, oko ludzkie widzi tylko to środkowe promieniowanie. Roślina potrzebuje do wzrostu także podczerwieni i ultrafioletu. Zastanówmy się, czy będąc producentem oświetlenia, a zwłaszcza świetlówek, o których mówię, produkowalibyśmy świetlówki świecące światłem niewidzialnym dla oka? Oczywiście, że nie, bo praktycznie by nie było nabywców, więc 99,9% wyprodukowanych świetlówek świeci w paśmie widzialnym i do tego światłem białym. Więc, kurczę, dlaczego nie wykorzystać tego słońca? Czemu w literaturze akwarystycznej ostrzeżenia, aby stawiać akwaria jak najdalej od okna? Ano dlatego, że w naturze rośliny nie wyglądają jak w akwariach pana Amano. Nie są czyściutkie, wypielęgnowane i równo poprzecinane. Wystarczy zerknąć na filmy pokazujące świat podwodny, na przykład rzek azjatyckich, czy chociażby tak znanej Amazonki. Rośliny rosną zaglonione, krystaliczność wody pozostawia wiele do życzenia. Ale to jest właśnie natura. Akwarium nie jest, nie było i nie będzie kawałkiem natury. Jest tworem sztucznym i trzeba się z tym pogodzić. I właśnie dlatego, łącząc sztuczność z naturą w postaci słońca, nie jesteśmy w stanie okiełznać procesów, którymi słońce próbuje zmienić nasze akwarium w coś naturalnego, czyli zaglonić je na maksa. Oczywiście to straszliwe uogólnienie. Niemniej nie jesteśmy w stanie zapanować na dłuższą metę nad akwarium oświetlanym słońcem słonecznym. Są akwaryści, którzy prowadzą takowe akwaria, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo trudna sprawa. Wróćmy do tematu. Słońce won, ale czymś trzeba to światło słoneczne zastąpić. Jakimś innym sztucznym źródłem. I to źródłem, które będzie imitować światło słoneczne, ale będziemy mogli nad nim zapanować, czyli nad mocą tego oświetlenia, jego jakością, jak i czasem oświetlenia. Takich źródeł światła mamy kilka do dyspozycji. Ja zajmę się tylko i wyłącznie świetlówkami. Dobór oświetlenia w akwarium to temat stary i budzący sporo kontrowersji. Jedni przyjmują, że należy dobierać moc oświetlenia w watach do pojemności zbiornika, inni, że strumień świetlny w lumenach. Skracając moją opowieść o przeróżne wyliczenia, powiem, że obie strony tego pseudokonfliktu mają rację. Dlaczego? Bo rośliny są w stanie prowadzić fotosyntezę i prawidłowo się rozwijać nawet przy nieodpowiednim świetle, jeżeli jego ilość będzie duża. Natomiast przestaną się rozwijać i zginą nawet przy najlepszym świetle, jeśli jego ilość będzie za mała. Tu powstaje pewien paradoks, ale tylko pozorny, mianowicie dobre świetlówki dla roślin dają za mało światła, podczas gdy świetlówki z dużą ilością światła dają je nie do końca prawidłowe dla roślin. Doszliśmy do miejsca, gdzie muszę Wam wyjaśnić tą tajemną i strzeżoną przez diabelskie czary prawdę. Oprócz świetlówek świecących światłem białym są jeszcze inne świetlówki, świecące światłem przesuniętym w kierunku koloru niebieskiego i koloru czerwonego. W tym miejscu z kolei dochodzimy do tematu kasy. Bo jak powiedziałem wcześniej, 99,9% produkowanych świetlówek to świetlówki o świetle białym. Tych jest najwięcej, więc i są najtańsze. Nic więc dziwnego, że produkcja tej 0,1% jest droga. Więc i specjalistyczne świetlówki akwarystyczne są bardzo drogie. Teraz muszę powtórzyć to, co już mówiłem. Mianowicie,
Dobre świetlówki dla roślin dają za mało światła, podczas gdy świetlówki z dużą ilością światła dają je nie do końca prawidłowe dla roślin. Te z dużą ilością światła to właśnie te zwykłe, najtańsze świetlówki o świetle białym, dziennym, czyli tak zwane daylighty. Co więc można zrobić? Albo starając się oszczędzić przy zakupach, nabyć tyle zwykłych świetlówek daylightów, aby otrzymać konkretną ilość watów na litr, jednocześnie narazić się na większe rachunki za prąd, czy też oszczędzić na opłatach, zakupując te lepsze akwarystyczne świetlówki, biorąc pod uwagę ilość lumenów potrzebnych do wzrostu roślin, oszczędzając z kolei później na rachunkach za prąd. Chociaż tak prawdę mówiąc, nie wiem, czy te oszczędności tutaj będą jakieś naprawdę znaczące. Prawidłowy strumień świetlny w akwarium powinien zawierać się w granicach od 35 do 60 lumenów na litr. Oblicza się ten parametr, sumując ilość lumenów podanych na wszystkich świetlówkach zastosowanych w akwarium i podzieleniu wyniku przez objętość zbiornika. Tu jednak trzeba pamiętać o głębokości akwarium i przenikliwości światła przez wodę. Zalecane jest, aby świetlówki używać do zbiorników o maksymalnej głębokości 50 cm. Olbrzymie znaczenie ma również wysokość zamocowania świetlówek nad lustrem wody. Im wyżej, tym większe straty. Dla zwolenników teorii watowej ilość potrzebnego światła opartego na zwykłych, najtańszych świetlówkach obliczamy dzieląc sumę watów podanych na naszych świetlówkach przez pojemność akwarium. Przyjmuje się, że do normalnego wzrostu roślin potrzebna ilość światła zawiera się w granicach od 0,5 do 1 wata na litr. Jest to granica płynna w obie strony, ale nie chcąc się narazić na brak wzrostu roślin albo też masowe ataki glonów, radziłbym się jej trzymać. Uwaga! Teraz ważna informacja. Powiem, jak powinno się prawidłowo dobierać świetlówki. To oczywiście teoria, ale należy dążyć do spełnienia tych założeń teoretycznych. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku doboru świetlówek dla roślin jest ich wymieszanie, a zatem oświetlenie przy pomocy świetlówek powinno się składać z oświetlenia podstawowego, dającego odpowiedni strumień świetlny, czyli świetlówek świecących światłem białym, oraz z oświetlenia doświetlającego rośliny, dającego odpowiednią jakość światła, czyli świetlówek akwarystycznych. Na każdą świetlówkę dającą światło dzienne powinna przypadać jedna świetlówka specjalistyczna dla roślin. W ten sposób mamy zapewnioną odpowiednią ilość, jak i jakość światła. Czyli przykładowo, mając cztery świetlówki, ustawiamy je w kolejności biała, czerwona, biała, niebieska. W przypadku trzech świetlówek ja bym zrezygnował z niebieskiej, czyli ustawił świetlówki następująco biała, czerwona, biała. Jeśli mamy dwie świetlówki, to ustawiamy biała-czerwona albo biała-biała, kombinując lepsze białe świetlówki, o czym za chwilę. W przypadku jednej świetlówki pozostaje nam tylko biała, bo to jest podstawowa świetlówka. Pamiętajmy, że świetlówki akwarystyczne to świetlówki dodatkowe, nigdy podstawa oświetlenia. Teraz o zwykłych białych świetlówkach. Jeśli ktoś myśli, że są identyczne, to się myli. Musimy sobie zdać sprawę, że te zwykłe świetlówki różnią się między sobą tak zwaną temperaturą barwową źródła światła. W definicji jest to temperatura ciała czarnego. No dobra, kłania się optyka, fizyka, ja nie chcę w dziób dostać od jakiegoś Afroamerykanina, Afroafrykańczyka czy Afroazjaty. Prościej mówiąc, jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła. Wyrażana jest w stopniach Kelwina. Czyli, czy jest to światło ciepłe czy zimne. 2700 kelwinów to barwa bardzo ciepłobiała. 3000 kelwinów barwa ciepłobiała. 4000 kelwinów barwa biała. 5000 kelwinów barwa chłodnobiała. 6500 kelwinów barwa dzienna. Optymalną, bo najbardziej zbliżoną do warunków naturalnych temperaturą barwową jest 4000 kelwinów, ale zakłada się, że świetlówki podstawowego oświetlenia mogą zawierać się w przedziale od 4000 do 6500 kelwinów. Kolejnym ważnym elementem jest oddawanie kolorów. Współczynnik oddawania kolorów to zdolność danego źródła światła do oddawania kolorów przez przedmioty oświetlane tym źródłem w porównaniu do kolorów oddawanych przez dany przedmiot oświetlany światłem słonecznym. Przyjęto, że przedmiot oświetlany światłem słonecznym oddaje kolory w 100%.
a współczynnikowi nadano jednostkę RA. Wszystkie inne źródła światła dążą jedynie do tej wielkości. Współczynnik oddawania kolorów. Między 91 a 100 bardzo dobre oddawanie kolorów. 81-91 dobre oddawanie kolorów. 50-80 średnie oddawanie kolorów. Poniżej 50 RA słabe oddawanie. Z tego punktu widzenia do celów akwarystycznych nadają się świetlówki, które mają współczynnik RA powyżej 80. Dobieramy więc białe świetlówki do uprawy naszych chwastów, biorąc pod uwagę ich temperaturę barwową i współczynnik oddawania kolorów. I to wcale nie jest skomplikowane, bo musimy tylko wiedzieć, ile kelwinów ma nasza świetlówka i jakie ma RA. A skąd mamy to wiedzieć? Ano stąd, że jest to na większości białych świetlówek podane w jej podstawowym oznaczeniu. Przykładowo, świetlówka Osram Lumilux 840. Pierwsza cyfra, czyli 8, to współczynnik oddawania barw. RA równa się 80. Dwie pozostałe, czyli 40, to temperatura barwowa i oznacza 4000 kelwinów. W przypadku świetlówki Philips TLD 965 RA za pierwszą cyfrą 9 oznacza 90, a 65 oznacza temperaturę barwową 6500 kelwinów. Na koniec kilka rad i w zasadzie podsumowanie tematu. Po pierwsze, podstawowe oświetlenie akwarium to świetlówki o barwie białej. Staramy się używać tych o najlepszych parametrach, czyli o RA od 80 w górę. Im więcej, tym lepiej. I o temperaturze barwowej w przedziale 4000-6500 kelwinów. Czyli w skrócie, według oznaczeń na świetlówkach, każda od oznaczenia 840 w górę. 840, 865, 940, 965. Po drugie, nie dajcie się podpuszczać sprzedawcom. Świetlówki o identycznych parametrach świetlnych mogą różnić się żywotnością, ale nieadekwatna jest różnica w cenie, jeśli wynosi kilkanaście do kilkudziesięciu złotych. Po trzecie, żeby zapewnić roślinom odpowiednie do wzrostu światło, powinniśmy pomyśleć o użyciu świetlówek, które dają światło czerwone i niebieskie. Mówię to najprostszym językiem, bez zagłębiania się w informacje o długości fali, temperaturze barwowej itd. Te świetlówki tanie nie są, ale na pewno warto nad nimi pomyśleć. Po czwarte, jeśli nie chcemy się bawić w światło specjalistyczne, wystarczy dać naszym roślinom odpowiednio dużo światła białego i też będą rosły. Tu kłania się przelicznik watów na litr wody w zbiorniku. Po piąte i ostatnie, nie nakręcę filmu o lampach metalohalogenkowych, LEDach, żarówkach, świecach czy miotaczu ognia, dopóki nie użyję tego w swoich akwariach. To by było tyle. Dobranoc. Jakby ktoś czegoś nie zrozumiał, to postaram się odpowiedzieć w komentarzach.